Zimowe szaleństwo w Sokółce już się rozpoczęło. Ze mną jest Piotr Gasiewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce. Już po raz trzeci będzie oficjalnie otwarte lodowisko w Sokółce. Tak, zgadza się. Po raz trzeci lodowisko miejskie będzie teraz większe o 200 metrów kwadratowych. Zwiększyliśmy tą powierzchnię ze względu na przeprowadzane zawody w żeglarstwie szybkim, jak i turnieje w hokeja. Jak wygląda, jak tworzy się taką płytę właśnie lodową? Procedura jest następująca. Najpierw jest ułożony styrodur, później maty gumowe, które są wypełnione glikolem. Glikol ten jest chłodzony przez agregat. Wylewamy poszczególne warstwy wody na rurki, które są od razu schładzane. Tak powstają kolejne warstwy tafli lodu. Lód budowaliśmy 10 dni, teraz mamy około 7 cm. Jest to wystarczająca grubość, aby uruchomić lodowisko. A jeżeli chodzi o sprzęt i wypożyczenie, będzie podobny mniej więcej tak jak w tamtym roku, czy ceny się zmieniają? Jeżeli chodzi o sprzęt, to mamy wypożyczalnię łyżew, kasków ochronnych. Dokupiliśmy teraz 15 par łyżew, teraz mamy około 50 par. Jeżeli chodzi o ceny, to zostają bez zmian. Wypożyczenie łyżew 5 zł. Jeżeli chodzi o wstęp na lodowisko, to bilet ulgowy 3 zł, normalny 5. Także bez zmian. Dzieci do 7 lat, osoby niepełnosprawne korzystają bezpłatnie. Czyli widzimy, że jest duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o ten akurat sport. Jest bardzo duże zainteresowanie. Mieliśmy bardzo dużą tradycję w latach 80., jeżeli chodzi o łyżwiarstwo. Teraz jedynie w takich warunkach możemy stworzyć taflę lodu, także próbujemy to odświeżyć i organizować takie zajęcia dla dzieci. Na kiedy jest zaplanowane oficjalne otwarcie lodowiska? Wszystkich zapraszamy już w piątek, 30 listopada, jest to dzień andrzejkowy. Będzie wejście bezpłatne, będzie wypożyczenie łyżew, także bezpłatne. Wspólnie z panią burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską podjęliśmy taką decyzję. Też chcemy tutaj jakby wykorzystać tą chwilę, że możemy pomóc dla Asi Szyłak, będzie to cel charytatywny, na sfinansowanie protezy nogi. W takim razie zapraszamy wszystkich na lodowisko. Ja się tylko dodam, że transmisję na żywo możecie Państwo oglądać na naszej stronie sokolka.tv.